Jest to powrót do domu, no bo tutaj się wychowałem i na pewno towarzyszyło mi przy tym też dużo emocji. Troszkę stresu, ale takiego pozytywnego, bo tak jak mówię, bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj jestem i że taki krok zrobiłem. Ja tutaj, można powiedzieć, znam każdą ścianę na tym stadionie, w tym klubie i ja, wchodząc tutaj od pierwszego dnia, po prostu czuję się jak u siebie. Oczywiście jest dużo nowych chłopaków, którzy gdzieś tam się zmienili od ostatniego razu, kiedy ja tutaj byłem, ale jest też część chłopaków. Także no ja nie mam z tym problemu. Jestem gdzieś tam już na tyle też doświadczoną osobą, człowiekiem, zawodnikiem, że nie mam z takimi rzeczami problemu, a tak jak powiedziałem, ja tutaj znam każdą ścianę, każdy kąt i od pierwszego dnia czuję się jak w domu u siebie i nie mam problemu, żeby się tutaj wkomponować. Cieszymy się, że nasz wychowanek wraca do domu. Dawid Kownacki przez następne kilka miesięcy będzie reprezentował Kolejorza i pomoże nam w walce o Mistrzostwo Kraju i o Puchar Polski. Dokonał tego wcześniej pod skrzydłami Macieja Skorży, także razem wygrywaliśmy to mistrzostwo i mamy nadzieję to powtórzyć. Dawid dołącza do nas, żeby wzmocnić rywalizację w szeregach ofensywnych naszego zespołu. Mamy nadzieję, że będzie zdobywał bramki, będzie asystował i pomoże nam w wielu zwycięstwach. Dawid, dobrze, kurczę, no. Powodzenia życzę, no. Wszystkim witam, kurczę, w domu jeszcze raz. Ja jestem od dłuższego czasu w treningu, zagrałem też dwa sparingi, wchodziłem gdzieś tam u siebie w lidze, w byłym klubie. W lidze, także jestem gotowy i po to, żeby od pierwszego meczu pomóc drużynie. Rywalizacja będzie na pewno bardzo mocna, ale to dobrze, bo dzięki temu drużyna może być coraz lepsza i tak samo zawodnicy indywidualnie. Jeśli czujemy na plecach gdzieś tam oddech innego zawodnika, no to siłą rzeczy polepszamy swoje umiejętności i o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego ja gdzieś tam mówię, ja będę walczył o swoje miejsce po to, żeby pomóc drużynie, bo chcę zdobyć mistrzostwo drugie swoje w karierze i też Puchar Polski, bo do tej pory trzykrotnie przegrałem w finale.